Dzień dobry, Konrad Kraźmiecik, trener Astory Bydgoszcz. W odpowiedzi na zaproszenie redakcji ze strony internetowej Astory Bydgoszcz, to chciałbym odpowiedzieć na przygotowane dla Państwa i dla mnie pytanie. Podsumowanie pierwszej części połowy sezonu. Duży niedosyt ze strony mojej zawodników i na pewno kibiców. Dużo meczów nam się wymknęło, które powinniśmy wygrać. Mimo wszystko, jakby te miejsce w tabeli i patrząc na cały ten rozkład, nie jest aż taki zły, jak się mogło wydawać. Jedno zwycięstwo więcej i moglibyśmy być bardziej spokojni. No ale tych meczów wyjazdowych mieliśmy dosyć sporo, a te mecze u siebie, tak pokazał nawet ten mecz ostatni z Łańcutem, że na pewno jesteśmy zdecydowanie groźniejsi i na pewno będziemy tych meczów więcej domowych wygrywać. Także to budzi na pewno jakiś optymizm na drugą połowę sezonu. I tyle. Następne. Z jakiego elementu można być na dzień dzisiejszy najbardziej zadowolony? Z jakiego elementu? Myślę, że te elementy przychodziły i odchodziły. W jednych meczach było to solidna obrona, w niektórych była solidna zbiórka, w niektórych to była naprawdę dobra skuteczność. Także tutaj. Jakby jeśli chodzi o całość, to myślę, że to, co było najbardziej pozytywną stroną naszej drużyny, to że drużyny przeciwne nie wiedziały tak naprawdę na kogo się nastawić, bo w różnych meczach różne osoby decydowały o wyniku i były to osoby z obwodu, w niektórych to były osoby z podkosza, także ta równomierność naszego jakby rozłożenia sił drużyny jest dosyć równa i myślę, że to będzie naszą najmocniejszą stroną. A co musimy poprawić? Ja myślę, że przede wszystkim tą intensywność musimy poprawić, intensywność w obronie, żeby ona w każdym meczu była taka, jaka powinna być, że ta energia i chęci, to zaangażowanie w każdym meczu powinno być na tym samym poziomie i w obronie, i też w ataku. I też pewności siebie z tymi rzutami z dystansu, żeby wierzyć mimo różnych przeciwności, że piłka będzie wpadać do kosza. Kolejne pytanie. Cele, jak to będzie wyglądało pod koniec drugiej rundy. Jest tak duży ścisk, że mimo jakby tylu wygranych, które mamy, uważam, że spokojnie dalej możemy myśleć i wierzyć w to, że ten cel zdobycia awansu do playoff jest oczywiście realny. Tam dużo punktów nie brakuje, to straty dwa punkty, żeby się tam znaleźć. Także myślę, że te mecze domowe też nam pomogą w tym, że z bezpośrednimi rywalami o te miejsce w playoff możemy myśleć pozytywniej, że wygramy z nimi. Także tutaj myślę, że nie jesteśmy na straconej pozycji. Myśląc o tym. Kolejne pytanie. Który zawodnik najbardziej mnie zaskoczył na plus? Żeby tak wybrać jedną osobę. Myślę, że na pewno Adrian Baszczyk, jeśli chodzi o skuteczność rzutów z dystansu, bo to było jakby największym zaskoczeniem i jego jakby gra na pozycji numer jeden. To jest jakby to. Na pewno Łukasz Pąckiewicz, że dużo dobrego robi na boisku, takich dużo brudnej pracy poza piłką. To jest jakby to. I każdy jakby po kolei, bo są osoby, które personalnie się zmieniają i na pewno idzie to w dobrym kierunku. Kolejne pytanie. Jak będziemy sobie radzić bez Mikołaja? Na pewno jest to duży cios, który wszyscy odczuliśmy. Także liczymy, że Mikołaj wróci do pełnego zdrowia i z nowymi siłami. Jak będziemy sobie radzić? No, musimy sobie radzić. Niesie to ze sobą jakby nowe rozwiązania i inne rzeczy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także tak już mówiłem wcześniej, że nie mieliśmy jakby tam typowych kilku osób, które ciągną zespół i na nich opierał tylko swoją grę, tylko jednak ta odpowiedzialność i cała ta gra i w ataku w obronie rozkłada się na wiele osób. Dlatego uważam, że poradzimy sobie też bez Mikołaja.